Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Skorpio i witam was w drugim unboxingu. Nie wiem jak to jeszcze nazwać dokładnie, ale będzie to unboxing nie sprzętu, lecz tym razem gry komputerowej. Gra Risen już wam tu pokazuję. Przybliżę kamerkę, proszę, mniej więcej tak się prezentuje ta gra. Niestety w kolekcji klasyki, bo już innych nie było takich bardziej oryginalnych, dlatego w takiej to będzie formie. Ja tu już zacznę rozpakowywać. Zaraz, tak już tutaj rozpakowywuję tą grę. Zaraz ją rozpakuję do końca, bo to tutaj raczej będzie łatwe do rozpakowania. O proszę, już jedziemy z rozpakowywaniem tej gry. O proszę, już do końca ją rozpakowujemy. Dobra. No i mamy samą grę Risen. Rok produkcji 2009 rok, bo gdzie indziej mi nie wypisało dokładnie, która to była data i rok premiery. Rodzaj gry RPG, czyli Role Playing Games. I już możemy rozpakowywać grę. Tak wygląda, oto proszę, płytka z gry Risen, bardzo fajna. Tutaj mam klucz rejestracyjny, ale to wam nie pokażę tego, więc już mam tutaj sam poradnik, proszę, tak oto wygląda. No i dobrze, tutaj wszystko pisze, jak grać, ja sobie tutaj poczytam. No i dobra, tutaj chyba jest... Czy jedna płyta jest? Tak, jest jedna płyta, dobrze. No to mniej więcej to jest gra RPG, takie jak Gothic, bo to właściwie twórcami tej gry są Piranha Bytes, no i nikt więcej, tylko Piranha Bytes. Czyli ci, którzy robili Gothica pierwszego aż do trzeciej części. No i co mogę o tej grze powiedzieć? No, znaczy ja jeszcze nie miałem okazji grać w pierwszą część Risena, chociaż w dwójkę już grałem. To powiem tak, dwójeczka jest lepsza, powiedzmy, pod względem graficznym, rozgrywki. Ale zobaczymy, jak jedynka nam zapoczątkuje ten los gry, jak nam zasmakuje ta gra, bo ja jeszcze nie miałem okazji grać w pierwszą część Risena, dlatego ja jutro ten unboxing, który dzisiaj nagrywam, będzie we wtorek i postaram się z niego jak najszybciej zacząć nagrywać, no bo nie po to kupiłem grę, żeby sobie ją zachować na zawsze, czy tam w nią sobie grać normalnie, tylko żeby z nią nagrać materiał, serię całą zrobić z tego, chociaż wiem, że ta gra będzie bardzo długa. Jeszcze sobie przeczytam tutaj na tej nakładce: wspaniała gra role playing twórców serii Gothic. No to już tutaj wymieniałem twórcę. Tajemnicze trzęsienie ziemi, straszliwe potwory i nieprzerane skarby. LOL, nieprzerane? Jest takie słowo? Dziwne. Wyspy Farango potrzebują nowego bohatera, ciebie, czyli mnie, który to będzie za niedługo nagrywał. Oczyść drogę mieczem, poznaj sztukę walki kosturem lub zostań potężnym magiem. W świecie Risen każda z twoich decyzji ma konsekwencje dla dalszego przebiegu gry. Czyli dużo będzie jatek, przygód, walki mieczem, czymkolwiek, tak jak w Gothiku. Też wybieramy jakąś drogę, bierzemy albo walka wręcz, albo na dystans, albo czary magiczne. To co zawsze jest w role playing games. Walcz po stronie jednej z frakcji lub wykonaj ogromną liczbę zadań jako samotny wojownik, aby odkryć sekret wysp Farango. Wykuj własną broń i uważ mikstury, które pomogą ci w walce z wrogami. Ta epicka historia w sugestywnym i otwartym świecie daje ci niemal nieograniczony, bo tam nie ma Y, pozjadali, możliwości kształtowania bohatera. No i tutaj do wymienienia mam coś takiego: nowy, bogaty i sugestywny świat fantazy.
Czyli na pewno będzie to bardzo duży, obszerny, otwarty świat, gdzie możemy swobodnie rozgrywać bohaterem. I co dalej? Nieprawdopodobnie dopracowana grafika. No, powiem wam szczerze, tak patrzę na te screeny, wam pokażę mniej więcej, jak widzicie te screeny, tutaj na dole też. To mam po prostu wrażenie, że ta gra fajnie wygląda, zwłaszcza gdyż naprawdę mam małe wymagania systemowe, sprzętowe właściwie. Więc gra u mnie będzie chodzić na full detalach, więc spokojnie będziecie mogli u mnie oglądać serię w HD. Może nawet będę renderował full HD, nie wiem, chociaż raczej wątpię. Innowacyjny system walki magii z intuicyjnym sterowaniem, czyli będzie bardzo fajny, prosty, taki ciekawy system walki i używania czarów magicznych z takim sterowaniem, w którym no, my już doskonale wiemy, czym chodzić, czym walczyć, czym ekwipunek włączać, czym nie wiem, wzmacniać sobie bohatera z killami. To na intuicję, na logikę to powinno się iść. I ostatnia przyczyna, może nie tyle przyczyna, co ostatni argument do tej gry. Podwójna wersja językowa do wyboru. Polska napisy lub angielska do wyboru. To w tym wypadku wykorzystam polski dubbing, ale jeżeli lubicie słuchać angielski dubbing, to mogę to zrobić, ale raczej po polsku załączę tą grę i będę w nią grał. No i dobra, jest tutaj od 16 roku życia. No ja już mam 16, to ja mogę już w to grać spokojnie. Gwarantowana jest przemoc, to już wiadomo. Wulgarny język, czyli tam niekiedy mogą zaklnąć. I narkotyki. What? Narkotyki? Miło. W takiej grze narkotyki? No to jest co? No i dobra, myślę, że to będzie wszystko. Taki krótki unboxing. Jeszcze raz wam pokażę grę Risen. Fajnie ona wygląda, tylko szkoda, że widzicie ją w odbiciu lustrzanym, ale tak będzie. Dlatego dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego krótkiego unboxinga. Myślę, że wam się spodobała ta gra i myślę, że z niej zrobię na 100% serię. Nie wiem tylko kiedy, ale zobaczycie, że będzie u mnie. Dlatego ocenicie ten unboxing, skomentujecie, jeżeli będziecie chcieli, i zasubskrybujecie. Dlatego ja się już tutaj z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio. No i trzymajcie się do następnych unboxingów. Na razie.